bracia i siostry. Kiedy przeżywamy święto świętej Barbary, to znaczy, że Boże Narodzenie już blisko, bardzo blisko. Święta Barbara w jakiś sposób w tej naszej tradycji na Śląsku, w Zagłębiu jakoś przygotowuje ten czas, przygotowuje nas duchowo do tego ważnego wydarzenia, jakimi są narodziny Jezusa Chrystusa. Dzisiaj wszyscy ci, którzy byli i są związani z górnictwem, dziękują swojej patronce za szczególną opiekę, której doświadczyli, której doświadczają. My również w jakimś sensie czujemy się dłużnikami świętej Barbary, bo przecież ona jest również patronką dobrej śmierci. Każdy z nas, wcześniej czy później, przejdzie przez tę bramę i będzie zapewne potrzebował jej pomocy, jej stawiennictwa. W historii wiele było takich wydarzeń, kiedy właśnie święta Barbara przychodziła w tych ostatnich godzinach z wijatykiem, przychodziła z Panem Jezusem, żeby człowieka przeprowadzić na drugą stronę. Dlatego wszyscy jesteśmy beneficjentami świętej Barbary. Dlatego też patrząc na jej życie, na jej przykład, dlaczego stawia się przed nami taką wątłą osobę, która staje się dla nas przykładem niezwykłego heroizmu, jeżeli chodzi o wyznawaną wiarę. Dlatego, że wiara jest łaską i wiara przychodzi do nas przez ludzi. Mimo, że jest łaską Bożą, przychodzi do nas przez ludzi. I to, co wiemy o Bogu, dociera do nas przez ludzi. I dlatego święta Barbara z tym symbolem wieży. Wieży, czyli warowni, twierdzy. A tą twierdzą dla niej była wiara. Dla słabej istoty twierdzą była wiara. I ona dzisiaj przychodzi do nas, ludzi XXI wieku, i proponuje również taką postawę. Czas Adwentu. Oczekujemy na przyjście Jezusa Chrystusa. Ale czy rzeczywiście czekamy na przyjście? Na kogo dzisiaj czekamy? Na co dzisiaj czekamy? To są pytania, które powinny znaleźć jakąś odpowiedź w naszym życiu. Wydaje się, patrząc na cały świat, świat jest syty, pełen. Świat nie potrzebuje Pana Boga. Świat żyje tak, jakby Boga nie było. Wobec tego, czy my czekamy na przyjście Jezusa Chrystusa? Czy my w jakimś sensie przygotowujemy się na spotkanie z Nim? A przecież od tego zależy kształt naszej wiary. To właśnie, co było twierdzą dla świętej Barbary, jest propozycją i zadaniem dla nas współczesnych ludzi. Prorocy wzywali do budowania dróg. Czyńcie tę drogę, to przejście takim przyjaznym, wspaniałym, żeby król, który przybywa do danego miasta, mógł przybyć bez przeszkód. A tu przybywa do nas ktoś więcej niż król z tego świata. Przybywa król, król. Przybywa nasz Zbawiciel. Jaka powinna wyglądać droga, którą przygotowujemy w czasie Adwentu na spotkanie z Jezusem Chrystusem? Na kogo czekamy? Od tego pytania nikt nie ucieknie. Bo jeżeli na nikogo nie czekamy, to później takie będą również święta. Będą tylko zwykłym zwyczajem, tradycją, którą się przeżywa, czy musi, czy tak jest miło,
Piękna jest polska tradycja świąt Bożego Narodzenia. Może tak uczuciowo też więcej jesteśmy z nią związani. Ale ciągle pytanie o głębie. Pytanie o to, na kogo czekamy. Jaka jest ta droga, którą przygotowujemy na jego przyjście. 2000 lat temu w Cesarstwie Rzymskim zrobiono drogę, która prowadziła z Rzymu do Konstantynopola 750 kilometrów. Ktoś powiedział, no droga jest potrzebna, jest bardzo potrzebna, ale tę drogę wykonano w 20 lat. Na tamte czasy droga była bardzo potrzebna, ponieważ wiadomości, które trzeba było roznosić z Rzymu, trzeba było roznosić szybko. Dość powiedzieć, że w owych czasach wiadomość wędrowała z Rzymu po najdalsze krańce imperium w ciągu jednego tygodnia. Zmieniali się gońcy, zmieniały się podwody, wiadomość docierała. I o to chodziło. A poza tym handel, poza tym wojsko, które potrzebowało drogi. I starożytność było stać na to, żeby wybudować taką wspaniałą drogę łączącą wschód z zachodem. Pięknie, że ją przygotowano, bo później Ewangelia szła właśnie odwrotnie. Od strony Betlejem, od strony tego zakątka peryferium wielkiego imperium, wiadomość, dobra wiadomość, czyli Ewangelia, szła tą samą drogą do serca imperium, do Rzymu. Jeżeli w ciągu pierwszego wieku wiara chrześcijańska, religia chrześcijańska, przywiązanie do Chrystusa, apostołowie, święty Piotr, święty Paweł, którzy zginęli w Rzymie, oni kładli podwaliny pod nowy porządek Europy. Czy tego chcemy, czy nie? Oni tworzyli nowy porządek. I ta dobra wiadomość, Ewangelia, właśnie biegła tą drogą. I dzisiaj prorocy mówią, przygotujcie drogę dla Pana. Przygotujcie. On przychodzi. On nieustannie do nas przychodzi. Bóg się rodzi, dlatego że każde słowo dobra, które powoduje jakiś, daje początek jakiejś reakcji łańcuchowej, dobra, to jest Boże Narodzenie. Kiedy ja się zmieniam, staję się lepszy, to jest Boże Narodzenie. Kiedy nasze społeczeństwo jest społeczeństwem bardziej solidarnym, bardziej wskazującym na wspólnotę, na dobro, na piękno, to jest Boże Narodzenie. Ale droga, która prowadzi do spotkania z Jezusem Chrystusem, musi być również naszym udziałem. Bo inaczej bez przygotowania, bez zaangażowania z naszej strony będzie tylko zwykłe zwyczaje, zwykłe obyczaje. A nie o to chodzi. Dlatego dzisiaj święty Piotr, który zwracał się do nas z tymi słowami swojego listu, mówi, jaki powinien być chrześcijanin? Jaki powinien być uczeń Chrystusa, skoro w takim świecie musi nieść tę prawdę, bo tylko prawda potrafi nas wyzwolić. Prawda, za którą święta Barbara oddała swoje życie. Prawda, która wymaga ceny, poświęcenia, ofiary ze strony człowieka. Droga. Czyńcie drogę, która będzie was prowadzić do Boga, która będzie was prowadzić na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Jest prawdą, że my przyjęliśmy sakramenty święte, przyjęliśmy wszystko, co jest związane z naszą religią.